rządy Kazimierza Jagiellończyka, więc dowiemy się dzisiaj, jak się zakończyła sprawa walki o Pomorze Gdańskie w średniowieczu, bo to będzie główne wydarzenie za rządów tego oto króla, ale zanim przejdziemy do tego okresu władzy właśnie Kazimierza Jagiellończyka, sprawdźmy, co się stało z jego ojcem. Jego ojciec to oczywiście Władysław Jagiełło. On zmarł w 1434 roku, ale wydając przywileje, zapewnił elekcję swojemu synowi. I zanim Jagiellończyk Kazimierz przejął władzę w naszym kraju, zrobił to jego brat Władysław III, zwany Wardańczykiem. Czyli po śmierci Władysława Jagiełły w Polsce objął władzę Władysław Wardańczyk w 1434 roku i rządził 10 lat. Niekoniecznie to jest długo. Dlaczego tak się stało? No to był król młody, niedoświadczony. Tak naprawdę w czasie, kiedy on był królem Polski, to władzę w naszym kraju sprawował biskup Zbigniew Oleśnicki, co też powodowało konflikty polityczne w naszym kraju. Zbigniew Oleśnicki po prostu był na tyle doświadczonym politykiem, że potrafił wykorzystać brak doświadczenia u młodego króla. W 1440 roku Władysław III Wardańczyk doprowadził do zawarcia Unii Polsko-Węgierskiej, dlatego że Węgrzy, którzy byli zagrożeni ekspansją turecką, Turków osmańskich, którzy już wtedy podchodzili właśnie pod ziemię Konstantynopola, zdobywali powoli Cesarstwo Bizantyjskie. No i oczywiście na Bałkanach również już mieli swoje zdobycze i kierowali się na północ Bałkanów, właśnie w stronę Węgrów. Węgrzy zaproponowali tron właśnie Władysławowi III Wardańczykowi, licząc na to, że Unia z Polską pozwoli Węgrom na obronę w przypadku właśnie zagrożenia tureckiego. Stało się inaczej. Nasz młody król, zaledwie 4 lata po zawarciu Unii z Węgrami, dowodził w bitwie właśnie węgiersko-tureckiej, w bitwie pod Warną w 1444 roku stoczonej. No i sam w tej bitwie zginął, tak przynajmniej oficjalnie wiemy. Mówię w ten sposób, ponieważ nie znaleziono pełnego ciała naszego króla po tej bitwie, stąd nie do końca potwierdzona jest jego śmierć. Do tego stopnia było to niepotwierdzone, że przez 3 lata, tak jak tutaj mamy zapisane, do roku 47 XV wieku, przez 3 lata czekano w Polsce na teoretyczny powrót Władysława Wardańczyka do naszego kraju. Wardańczyk, no, przydomek właśnie od bitwy pod Warną się wziął. Różne pogłoski chodziły, że Wardańczyka widziano, a to w Hiszpanii, a to w innym miejscu. Czasami się nie zgadzał kolor włosów tej osoby, którą brano za Wardańczyka. A więc tutaj sytuacja dosyć się niejasna. 3 lata bez królewia i zawieszenia tym samym Unii Polsko-Litewskiej, bo pamiętamy, że Polska miała też Unię z Litwą. Unia z Węgrami tak naprawdę się zakończyła w tym momencie i ostatecznie po 3 latach czekania postanowili Polacy i Litwini, że obiorą sobie jako nowego władcę brata Władysława Wardańczyka, drugiego syna Władysława Jagiełły, Kazimierza IV i Jagiellończyka. I to o nim dzisiaj przede wszystkim będziemy się uczyć, o okresie jego rządów. On za główny cel postawił sobie właśnie odzyskać Pomorze Gdańskie z rąk krzyżackich. Pamiętamy, że to Pomorze Gdańskie zostało nam zabrane w 1309 roku, wcześniej w 1308 sam Gdańsk padł łupem krzyżaków wezwanych na pomoc przez niejakiego Boguszę, ponieważ Gdańsk był atakowany przez Brandenburczyków. Krzyżacy pomogli odeprzeć atak Brandenburczyków, a później zajęli Gdańsk, a następnie całe Pomorze Gdańskie. Więc od 1309 roku toczyliśmy walki o odzyskanie Pomorza Gdańskiego. Wiadomo, że dostęp do Morza Bałtyckiego to możliwość handlowania. Pomogła nam bitwa pod Grunwaldem w tym odzyskaniu Pomorza, dlatego że ona zrujnowała bardzo mocno finansowo zakon krzyżacki. I kiedy po bitwie pod Grunwaldem, otoczone jeszcze przez Jagiełłę, krzyżacy podnosili podatki przede wszystkim mieszczanom na terenie właśnie państwa zakonnego funkcjonującym, to narastało zniechęcenie mieszczan wobec krzyżaków.
Czyli miasta krzyżackie się zaczęły buntować przeciwko rządom krzyżaków. Nie podobało im się to, że właśnie są te podatki podnoszone po to, żeby odbudować zachwianą potęgę zakonu właśnie po bitwie pod Grunwaldem. Oprócz tego krzyżacy bardzo mocno tutaj naciskali na wprowadzanie kultury niemieckiej w tychże miastach w państwie krzyżackim. I te dwie rzeczy, czyli finansowa sprawa i sprawa kultury, sprawiła, że powstały silne związki będące w opozycji wobec krzyżaków właśnie na terenie miast, przede wszystkim miast pruskich, czyli na terenie ziem nazywanych Prusami, tych ziem, które krzyżacy podbili. Najpierw powstał Związek Jeszczurczy, była to nazwa na właśnie opozycję antykrzyżacką na terenie samego państwa krzyżackiego. Na czele tego związku stanął Mikołaj Zryńska. Został on jednak po pewnym czasie przez krzyżaków pojmany i stracony. Ale mimo to opozycja antykrzyżacka istniała dalej, rozwijała się ciągle i mamy drugi taki związek antykrzyżacki w 1440 roku stworzony, Związek Pruski. Na czele tego związku stanął Jan Barzyński i kiedy początkowo chciał walczyć samodzielnie przeciwko władcom krzyżackim i kiedy zobaczył, że ta walka nie ma sensu, bo jednak rycerze krzyżacy są bardziej wprawni w toczeniu walki niż mieszczanie, no to zrozumiał, że sam po prostu swoich racji nie uzyska, nie wyzwoli się spod tego niedobrego dla niego panowania krzyżackiego. I wtedy Jan Barzyński po tych nieudanych próbach samodzielnej walki zwrócił się do króla polskiego, właśnie Kazimierza IV Jagiellończyka, o pomoc w swojej sprawie. Obaj panowie się spotkali, dogadali. I owocem tego porozumienia między Janem Barzyńskim, a więc Związkiem Pruskim, związkiem, który zrzeszał mieszczan w miastach pruskich na terenie państwa krzyżackiego, a naszym królem, Kazimierzem Jagiellończykiem, jest wydanie 6 marca 1454 roku aktu inkorporacji Prus do Polski. Nasz król po prostu ogłosił wtedy, że przyłącza, oczywiście na prośbę samych mieszczan pruskich, przyłącza obszar Prus do Polski, czyli ogłosił, że dużą część państwa krzyżackiego po prostu włącza w granice naszego kraju. Inkorporacja, czyli właśnie przyłączenie, dołączenie jakiegoś terenu do jakiegoś państwa. Oczywiście krzyżacy nie mogli tego zostawić bez reakcji. Ogłoszony akt inkorporacji tak naprawdę oznaczał początek wojny polsko-krzyżackiej, która do historii przeszła pod nazwą wojny 13-letniej. Dlatego, że trwała teoretycznie 13 lat, od 1454 do 1466 roku. Jeżeli policzymy 54 rok jako pierwszy rok tejże wojny, no to wyjdzie nam rzeczywiście 13. Aczkolwiek to różnie można policzyć, gdyby ktoś się uparł, ale tak to zostało w historiografii zapamiętane. Można zadać pytanie, dlaczego tak długo ta wojna trwała, 13 lat? No, zobaczmy. Zaczęło się niefortunnie, dlatego że mieliśmy szansę w końcu to Pomorze Gdańskie odzyskać, no bo sami mieszkańcy Pomorza, znaczy może nie tyle Pomorza, co Prus, a więc części państwa krzyżackiego, chcieli po prostu być mieszkańcami Polski, więc mieliśmy już sojuszników wewnątrz państwa krzyżackiego. Ale nasi rycerze jakoś nie powali wielką chęcią do walki, dlatego że kiedy rozpoczęła się wojna, to zażądali przywileju kolejnego od naszego króla, w zamian za to, że pójdą łaskawie walczyć. Co ciekawe, przywilej, którego zażądali, przywilej Cerekwicko-Nieszawski z 1454 roku, miał dać rycerzom takie oto prawo, że, a w zasadzie nie tyle prawo, co zwolnienie z pewnego obowiązku. To było ustalenie, że od tej pory na mocy tego przywileju król nie może zwoływać pospolitego ruszenia już więcej w Polsce. Przypomnę, że pospolite ruszenie to był sposób organizacji naszej armii. Nie mieliśmy armii stałej, która byłaby gotowa do walki cały czas. Po prostu kiedy była potrzeba, kiedy była wojna, król zwoływał pospolite ruszenie, czyli wszyscy potrzebni do armii mężczyźni mieli się stawić w jakimś miejscu i tam się podzielić na oddziały, dostać dowódców i ruszyć do walki. Więc tak to wyglądało w pospolitym ruszeniu. No więc nasi rycerze na początku wojny 13-letniej zażądali takiego przywileju, który zwalniać ich będzie z obowiązku stawiania się na pospolite ruszenie.
Logiczne. Więc król, żeby mieć rycerzy, musiał obiecać, że nie będzie mógł zwoływać rycerzy do walki. No i ten przywilej został wydany. No i rzeczywiście nasze pospolite ruszenie nie za bardzo w związku z tym się zebrało. Niekoniecznie chciało walczyć. Na początku ponieśliśmy porażkę w bitwie pod Chojnicami. Właśnie Krzyżacy nas pokonali. No i tutaj mamy odpowiedź na pytanie, dlaczego wojna 13-letnia trwała tak długo, 13 lat. Ponieważ po prostu król nasz nie miał kim walczyć. Nasi rycerze nie chcieli się stawiać na pospolite ruszenie, bo byli zwolnieni z tego obowiązku poprzez przywilej cerkwi skłoniszawskiej. No, a jak nie rycerze, no to kto będzie walczył? No i tutaj odpowiedź jest prosta. Ktoś, kto będzie walczył za pieniądze, czyli tak zwana armia zaciężna. Armia zaciężna, armia najemników, najczęściej czeskich albo niemieckich. I tą armię zaciężną formował Piotr Dunin i on też dowodził tą armią. No ale armia zaciężna no, musi być finansowana i król nie zawsze miał pełen skarbiec, aby móc zapłacić tym najemnikom z armii zaciężnej za walkę przeciwko krzyżakom. Więc ta wojna się dlatego tak długo przeciągała, ponieważ raz król miał na tą armię i wtedy wznawiał działania wojenne, walczył przeciwko krzyżakom, innym razem nie miał pieniędzy i wojna zamierała, działania wojenne zamierały. Zmienił też się charakter wojny, bo mamy koniec średniowiecza, pamiętamy o kryzysie rycerstwa, który został ujawniony bardzo mocno podczas wojny stuletniej. Coraz rzadziej mamy wtedy wielkie bitwy, kilkadziesiąt tysięcy czy kilkanaście tysięcy na kilkanaście tysięcy. Raczej częściej to są oblężenia, częściej stosowana jest broń palna. Więc tutaj inny zupełnie charakter działań militarnych, również podczas tej wojny 13-letniej. Na początku lat 60. sytuacja się odmienia na naszą korzyść. Mamy zwycięstwo w 1462 roku odniesione w bitwie pod Świecinem. Inna nazwa tej bitwy to bitwa nad Jeziorem Żarnowieckim. Więc tutaj mamy pewien sukces. Mamy też w 1463 roku kolejne zwycięstwo, tym razem bitwa morska. Chyba po raz pierwszy na morzu kogoś pokonujemy, konkretnie krzyżaków. Mamy bitwę morską stoczoną na Zalewie Wiślanym i nasze zwycięstwo w tejże bitwie. Więc to nas prowadzi krok po kroku do zwycięstwa w całej wojnie 13-letniej. I to zwycięstwo zostaje odniesione w 1466 roku, kiedy to krzyżacy z powodu kłopotów finansowych też nie są w stanie już dłużej wojny przeciągać i 19 października 1466 roku podpisują z nami pokój w Toruniu. I to jest drugi pokój toruński, dlatego że jak pamiętasz, mam nadzieję, pierwszy raz pokój w Toruniu z krzyżakami zawarliśmy po stoczonej bitwie pod Grunwaldem, czyli w roku 1411. A teraz mamy rok 1466 i zawieramy z krzyżakami drugi pokój toruński i on nam zwraca obszar m.in. Pomorza Gdańskiego, ale nie tylko. Zyskujemy jeszcze inne ziemie. Zobaczmy sobie na mapę. Więc na mocy tego pokoju drugiego toruńskiego Polska zajmuje Pomorze Gdańskie, które od tej pory są nazywane Prusami Królewskimi. Bardzo ważne, żeby zapamiętać. Prusy Królewskie, czyli Pomorze Gdańskie. Oprócz tego Polska zyskuje ziemię chełmińską, czyli tą ziemię, na którą krzyżaków sprowadził Konrad Mazowiecki, Chełmno, ziemia chełmińska. Tutaj możemy zobaczyć na mapie. I ziemię michałowską, która sąsiaduje tutaj z tą ziemią. Oprócz tego zyskujemy Żuławy Wiślane, czyli tutaj to miejsce, gdzie Wisła się rozwidla, tworząc deltę, zanim wpadnie do Morza Bałtyckiego, Żuławy Wiślane oraz Warmię. Warmię z Olsztynem oczywiście, czyli mamy tutaj do Polski te nabytki przyłączone, terytorialne, zwane od tej pory Prusami Królewskimi. Natomiast krzyżacy zachowują resztę ziem dla siebie pod nazwą Prus Zakonnych, czyli zakon krzyżacki zajmuje ziemię, które tu widzimy na mapie wykreskowane i te ziemie są nazywane od tej pory Prusami Zakonnymi. Czyli mamy Prusy Królewskie, które są przyłączone do Polski i Prusy Zakonne, które należą do krzyżaków, ale każdy wielki mistrz krzyżacki ma w ciągu 6 miesięcy od wyboru na to stanowisko złożyć hołd lenny naszemu władcy, naszemu królowi. Czyli można by tutaj stwierdzić, że
te ziemie są po prostu od nas zależne. Oprócz tego krzyżacy zobowiązują się służyć nam pomocą militarną w określonej sytuacji, więc tutaj tak naprawdę te Prusy zakonne są ziemią, które stanowi nasze lenno. Dlatego też mamy wykreskowane te ziemie, tak jak to zwykle na mapie historycznej się zaznacza, lenna właśnie. Czyli wielki sukces, można powiedzieć, jest wieńczy tą wojnę 13-letnią, jest wynikiem drugiego pokoju turyńskiego. Odzyskujemy dostęp do morza, możemy rozwijać handel morski, możemy handlować z wieloma krajami drogą morską. Mamy tutaj też, oprócz tego, krzyżaków pokonanych, krzyżaków na kolanach, którzy stają się naszymi lennikami. Oczywiście wielcy mistrzowie krzyżacy unikali składania tego hołdu naszemu władcy i to powodowało kolejne konflikty jeszcze między nami, ale tak naprawdę już większych wojen z krzyżakami nie było później, no może jedna tuż przed skasowaniem samego zakonu. Ale sytuacja, można powiedzieć, z krzyżakami została wyjaśniona. Można powiedzieć, że potęga zakonu została ostatecznie złamana i już nam krzyżacy nie byli w stanie od tej pory zagrozić. Zobaczmy, jak wyglądała Polska i Litwa po zawarciu drugiego pokoju turyńskiego. Tak w szerszej perspektywie spójrzmy na mapę. Więc mamy tutaj nasze Królestwo Polskie, mamy Wielkie Księstwo Litewskie, Unia Personalna, przypominam, pomiędzy tymi krajami. I widzimy tutaj Polskę z dostępem już do morza, z takim tutaj charakterystycznym dzyndzelkiem do Olsztyna prowadzącym, a obok lenno naszego kraju, czyli właśnie Prusy zakonne. Pamiętajmy, Prusy królewskie i Prusy zakonne. Warto też spojrzeć na mapę nieco jeszcze szerzej, nieco szerzej, bo w czasie, kiedy Polską władał Kazimierz Jagiellończyk, Jagiellonowie zdołali też przejąć władzę w krajach, z którymi sąsiadowaliśmy, czyli w Czechach, bo tutaj w 1471 roku królem został Władysław II Jagiellończyk, no i ten sam władca w 1490 roku zdołał również przyjąć tytuł króla węgierskiego, czyli tutaj mamy boczną linię Jagiellonów, którzy rządzą Czechami i Węgrami. A więc Kazimierz Jagiellończyk rządzi w tym czasie Polską i Litwą, a Władysław Czechami i Węgrami. To jest efekt polityki dynastycznej Jagiellonów, czyli ich polityki zagranicznej, zawierania określonych sojuszy i wykorzystywania sytuacji międzynarodowej, jaka wówczas panowała. No tutaj możemy od razu jeszcze zerknąć na Imperium Osmańskie. Tak jak mówiłem, Węgry były zagrożone przez to imperium, stąd bitwa pod Warną i śmierć Wardeńczyka. I jeszcze zobaczmy drzewo genealogiczne Jagiellonów, żebyśmy sobie mogli to poukładać lepiej w głowach. Czyli zaczęliśmy dzisiejszą lekcję od śmierci Jagieły i od rządów Władysława Wardeńczyka, który zginął w bitwie pod Warną. Po jego śmierci krótkie bezkrólewie i po 3 latach rządy przejął jego brat Kazimierz Jagiellończyk. No i później powiedzieliśmy, że Czechami i Węgrami władał ten oto pan, czyli syn Kazimierza Jagiellończyka, Władysław II. Zresztą Kazimierz Jagiellończyk miał bardzo, że tak powiem, udane politycznie potomstwo, dlatego że oprócz Władysława II królami zostawali inni jego synowie. Jan Olbrach, który zastąpił go na tronie Polski i Litwy. Z kolei śmierci Olbrachta Aleksander Jagiellończyk, kolejny syn Kazimierza, zasiadł na tronie polskim i litewskim, a po jego śmierci z kolei Zygmunt Stary, czyli aż 4 synów Kazimierza Jagiellończyka rządziło jako królowie, 3 z nich w Polsce i Litwie, a 1 w Czechach i na Węgrzech. No a pozostali robili karierę, pozostali synowie, Fryderyk czy Kazimierz, robili karierę duchowną. Nawet jeden z nich został świętym Kościoła katolickiego. Więc tutaj widzimy, jak się ta dynastia Jagiellonów rozwijała i rzeczywiście ta druga połowa XV wieku to jest apogeum potęgi Jagiellonów tak naprawdę w Europie. Później już będą tracić władzę, też terytorium i znaczenie na naszym kontynencie.